Jesteśmy na zgrupowaniu reprezentacji Polski przed decydującymi meczami barażowymi z Estonią, a później Walią albo potencjalnie Finlandią i zaczynają się już te wszystkie emocje, które tak naprawdę zdecydują też o przyszłości polskiej piłki, ale też niektórych polskich zawodników, bo chociażby Wojciech Szczęsny powiedział, że potencjalnie Euro 2024 to może być dla niego już ostatnia impreza. Jesteśmy tutaj i nadajemy tak naprawdę, z jakimi problemami mierzy się drużyna Michała Probierza, ale też jakie są nasze nadzieje, bo Robert Lewandowski w takiej formie nie był już naprawdę dawno. Powiem to po raz kolejny. Na dzień dzisiejszy nie myślę o tym, więc żadne decyzje też pewnie po tym meczu nie zostaną podjęte, więc jakby w głowie mam tylko i wyłącznie te zgrupowanie i pierwszy mecz ze Estonią. Lewy 2023 to już przeszłość i to oczywiście dosłownie, ale czuć, że to jest dzisiaj zupełnie inny piłkarz, jak na to spojrzymy. Najlepszy w klasyfikacji kanadyjskiej ligi hiszpańskiej i przede wszystkim wreszcie przydatny, grający w prostszy sposób i to jest klucz, jeżeli jesteś napastnikiem Barcelony. Sam Robert Lewandowski w wywiadzie chociażby z Eleven Sports powiedział, że dla niego kluczowa była zmiana indywidualnych treningów, czyli troszeczkę też przykręcenie śruby, spojrzenie na inne rzeczy. To wcale nie była kwestia wieku, że 35-latek już nigdy nie będzie grał tak jak wcześniej, tylko po prostu zmiana stylu pracy, bo zupełnie inaczej pracował przy tej charówce w Bawarii, właśnie w Bayernie, gdzie reżim zawsze był potężny, a nieco inne jest to spojrzenie zawsze na ciężkość treningów właśnie w Barcelonie i mówiło o tym bardzo wielu piłkarzy. Zawsze ta intensywność w Barcelonie troszeczkę odstawała od innych standardów, więc Lewandowski zmienił swoje indywidualne treningi i to miało mu pomóc złapać taki przede wszystkim luz, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, a co za tym idzie też być skutecznym w innych aspektach, ale może po prostu posłuchajmy, jak sam kapitan kadry analizuje to wszystko i wcale nie chodzi o to, czy jest żugajką, czy nie. Wiktor Hrabąż, Fakt. Robert, ja mam do ciebie takie pytanie, ponieważ ostatnio twoja forma wyraźnie zwyżkuje i chciałbym się zapytać, czy ma to jakiś związek ze spotkaniem z Julią Żugaj i czy po tym spotkaniu zostałeś może żugajką? A tak na serio, posłuchajmy, co miał do powiedzenia. Z rodziną to był okres, który dał mi wiele odpowiedzi na pytania, które gdzieś tam się pojawiały w tym całym okresie, nazwijmy go, w 2023 roku i gdzieś z początkiem nowego roku wiedziałem, co mam robić, co mam poprawić, co nie funkcjonuje, dlaczego też tak to wyglądało, a nie inaczej, więc wiedziałem, że muszę zmienić trochę trening, bardziej podejść indywidualnie, czy to akcent, jeśli chodzi o fizyczność, czy interwały, czy nawet ćwiczenia specyficzne, po których się też lepiej czuję. Kapitan reprezentacji Polski ma ze sobą naprawdę fantastyczny czas. Luty to jest nagroda dla najlepszego piłkarza miesiąca w ogóle w lidze hiszpańskiej, w La Liga i to był taki już znak, że naprawdę Robert Lewandowski wraca na dobre tory. Jeżeli spojrzymy sobie w ogóle na 2024 rok, to on broni się samymi liczbami, ale też ta gra przede wszystkim, te jego ruchy, to już jest zupełnie inny poziom. Ale nawet spojrzymy sobie na klasyfikację kanadyjską wśród tych topowych strzelców. Na samej górze Kylian Mbappé, później Jonathan David z Lille, jest też nieco wyżej Harry Kane, jest Vinicius Junior z Realu Madryt, ale na piątym miejscu Polak, Robert Lewandowski, więc okazuje się, że te jego 35 lat wcale nie był aż takim dużym problemem. Ten mecz z Atletico był chyba najlepszym w jego wykonaniu w tym sezonie i też był w najlepszym możliwym momencie, bo naprawdę teraz akurat kadra w tak trudnym momencie, tak dużej presji też przy barażach potrzebuje właśnie lidera i myślę, że sam Lewandowski przyjeżdża znacznie pewniejszy, znacznie też bardziej przygotowany i z takim przekonaniem, że on realnie w tej dyspozycji może pomóc kadrze. Jak Robert Lewandowski mówi, co zmienił i że jest lepiej, to ja mu wierzę, bo mam wrażenie, że ten rachunek sumienia, jakaś taka refleksja na koniec roku, nie wiem, czy to przy okazji świąt, czy zmiana roku, że to zadziałało, że wyciągnął słuszne wnioski, że ta jego diagnoza, co nie działa, była trafna. I że teraz to odbicie no, jest ewidentnie widoczne, bo jedno to, że częściej mu piłka wpada do bramki, no ale myślę, że drugie to jest to wszystko, co się w statystykach nie mieści, czyli jak oglądamy te mecze Barcelony, to widzimy, że te przyjęcia są dokładniejsze, że te podania są bardziej celne, takie rzeczy, które trudno czasami wychwycić, że jest to pół kroku przed obrońcą, a nie pół kroku za obrońcą, jak to bywało tam w końcówce poprzedniego roku, że jest idealnie w danym momencie, że ma tę taką trochę zwierzęcą siłę, jak wczoraj przy tym swoim golu, że tę piłkę trzeba było wywalczyć, że to przyjęcie od podania, od Rafinii,
to było trudne technicznie. No i samo wykończenie akcji, no trzeba było trafić dokładnie w ten sposób, żeby ta piłka wpadła do bramki. I jemu to zaczęło wychodzić. I wczoraj widząc tego gola na 2-0, to miałem takie wrażenie, że to jest ten Robert Lewandowski, który był w tej takiej formie, jak na początku czasów w Barcelonie, że jak już piłka leciała w bramkę, to było wiadomo, czy w kierunku bramki, to było wiadomo, że ona wpadnie. Gdy oglądałem mecz z Atletico, to taka jego pewność siebie, to była rzecz, którą od razu dało się zauważyć. No ten bilans, że zdobył 11 bramek i 4 asysty w tym roku kalendarzowym, też musi to robić wrażenie. On sam przyznaje, że bardzo się zmienił w kwestii mentalnej, że były różne problemy pozapiłkarskie, które miał w głowie, że teraz już sobie z nimi poradził. Na pewno przełoży to na kadrę, pytanie w jak dużym stopniu, ale wydaje mi się, że to może być Lewandowski, który będzie znowu liderem tej drużyny i który ją pociągnie do bardzo dobrego wyniku. O gole możemy być spokojni, bo ta forma Lewandowskiego jest naprawdę budująca, ale pytanie, co za jego plecami i co się będzie tam działo. Wiemy, że Piotr Zieliński przeżywa naprawdę jeden z najgorszych sezonów w ogóle, odkąd dołączył do Serie A i odkąd dołączył do Napoli, no bo jednak mentalnie to jest dla niego bardzo trudna sytuacja. Wykreślenie z listy Ligi Mistrzów, to nie jest pierwszoplanowa rola w Napoli. Nie grałby chociażby ostatnio z Interem, natomiast jak spojrzałem tak sobie spokojnie, oczywiście z podformą, ale spojrzałem sobie na jego liczbę minut, to nadal jest ponad 2000 minut rozegranych w lidze włoskiej i wydaje mi się, że to jest tak utalentowany gracz, że absolutnie nie ma dyskusji, czy ze składu go wyrzucać, czy nie, bo nawet gdyby grał gorzej, nawet gdyby był kilka półek poniżej swojego poziomu, to i tak tymi możliwościami i też tym wpływem na kadrę przewyższa jednak swoich konkurentów. Wydaje mi się, że Michał Probierz nawet specjalnie tego nie rozważa. To znaczy, że jeżeli ma ułożoną jedenastkę i tak zaczął sobie wpisywać, to Zielińskiego wpisał w miarę na początku i ta jego pozycja jest niepodważalna, ale to też w dużej mierze wynika z naszej biedy, bo chcielibyśmy móc odstawić Zielińskiego i powiedzieć, że zagra ktoś inny, tylko pytanie kto? Kuba, na kilka dni przed zgrupowaniem, jakie masz takie największe obawy, co się może potencjalnie w tych barażach w kadrze Michała Probierza wysypać? Jeżeli chodzi o mecz z Estonią, to nie mam żadnych obaw, bo to jest po prostu bardzo słaby przeciwnik. Wydaje mi się, że gorszy piłkarsko od Mołdawii. I nawet gdybyśmy mieli problemy na boisku, to sobie z tą drużyną poradzimy. Nie będziemy potrzebowali raczej dogrywki w tym spotkaniu. Natomiast obawiam się tego finału prawdopodobnie z Walią w Cardiff, bo drużyna Probierza nie grała jeszcze z tak silnym przeciwnikiem. A mecze w Cardiff z Walią, która gra bardzo intensywnie i bardzo fizycznie, są zawsze też dużym wyzwaniem dla drużyn pokroju Francji czy Holandii. Jakimi innymi tematami żyliśmy podczas pierwszego dnia zgrupowania w marcu? Był też Paweł Dawidowicz, jego stan zdrowia. To czy przede wszystkim jest szklanym piłkarzem, czy nie, bo to już jego czwarta kontuzja w tym sezonie. Poprosił sam o zmianę w meczu z Milanem, ale finalnie przyjechał do Warszawy, żeby też skonsultować swój stan zdrowia właśnie z lekarzami kadry, ale Michał Probierz uważa, że ten uraz nie jest aż tak poważny i że on może być jeszcze dostępny na Estonię, więc finalnie, mimo że spodziewaliśmy się, że to będzie już kolejna, czwarta w tym sezonie kontuzja Dawidowicza, to jednak po tych kilku dniach stoper Hellasu ma być do dyspozycji, więc to są doskonałe wieści, no bo wszyscy piłkarze powołani przez Michała Probierza póki co są zdrowi i są dostępni. Inny taki głośny temat to nowe koszulki reprezentacji, te pierwsze trykoty, które są taką bardzo klasyczną wersją i druga wersja czerwona, która jest, powiedziałbym, ma taką odrobinkę do mieszka szaleństwa, ale też nie jest to nic nadzwyczajnego, jeżeli chodzi o kreatywność, ale to, co głównie przebija się do świadomości kibiców, to jednak ceny tych koszulek, prawie 700 zł, 690 dokładnie. Tak to wygląda już w dzisiejszych czasach, jeżeli wielkie koncerny wydają nowe koszulki reprezentacji, jeżeli to jest data premiery. Natomiast no nie ukrywajmy, że jak się na to patrzy, to jednak jest to solidny atak na nasze portfele, ale co do samego kroju, co do samego stylu, co do samych koszulek, oddajemy już głos wam. Jak to wygląda waszym zdaniem i czy na coś takiego liczyliście? Pierwszy dzień zgrupowania za nami, odliczamy niecierpliwie do baraży z Estonią i do tych potencjalnie kolejnych meczy, bo jeżeli nie awansujemy dalej, jeżeli okaże się, że gdzieś się potkniemy, to ten stan polskiego piłkarstwa będzie naprawdę przykry.